podobała ogólnie, co mi się wyskoczyło. Ja nie znam zasad tego SBM starteru, ale... Nowaczkiewicz, kurwa, taki ryż odjebał. Ja go skrytykuję zaraz. Siema, siema, z tej strony Kuba Nowaczkiewicz. A to jest moje zgłoszenie do SBM starter. Gry, pa, pa! Blanek, ale dałeś, kurwa, bit! Lecimy z tym. Żono moja, serce moje, ma taki, jak my dwoje. Dziękuję bardzo, to jest moje zgłoszenie. No jakby mi to pod tym względem jakby nie siedzi, co tutaj zrobił. Jakby, ja rozumiem tam, wiesz, że jakiś tam żarcik, że coś tam. Tylko z jednej strony, on nie inaczej, on nie powinien tego robić, ponieważ jest ziomkiem, który też coś tam rapuje. Opinie odnośnie jego muzyki są różne. Czy ona jest dobra, czy nie, to jakby każdy sobie może sam pomyśleć. Ale mu na przykład bardzo dużo, na pewno pomogła znajomość z White Widow. Czy też jego zaangażowanie medialne w inne projekty, w których brał udział, jak Fame MMA, jak Heilig i tak dalej. I to był dla niego też taki... No z dużo wyższego C, kurwa, startował, nie? Od ludzi, którzy biorą tutaj udział. I nie uważam, żeby powinien w taki sposób jakby szydzić, bo to też może tak zostać odebrane, jako szydera z ludzi, którzy aplikują, bo chcą, kurwa, się sprawdzić, bo chcą, kurwa, spełnić marzenia, bo chcą może trochę rozpoznawalności do swoich projektów muzycznych, jakieś zainteresowanie wzbudzić, tak? Więc uważam, że to jest, kurwa, totalnie niepotrzebne to było, nie? No, taka trampolinka, no. Zacz, Kiny Zimmer jeszcze lepszy? No tak, widziałem Kiny Zimmer, że tam się nie odezwał. Ale z tym, że to jest wyśmianie, a Kimi Zimmer zrobił sobie takie, wiesz, on też jest w SBM, więc tu jeszcze można powiedzieć, że on chociaż nagłośnił swoim nazwiskiem tą akcję, nie? No. Lucky Views nie wygrywają, jury będzie wybierać stary, ale kurwa, nie rozumiesz. Zobacz. Wyobraź sobie, dobra, wyobraź sobie taką rzecz, że ja robię projekt muzyczny, nie? Mówię, dobra, zbieram kogoś, żeby sobie, kurwa, płytkę, tak jak oni zrobili, nie? I przychodzą ludzie, którzy już są w tej branży i, kurwa, to wyśmiewają. To ile osób, które na przykład się zastanawia, kurwa, zgłosić się, nie zgłosić, bo co jest paradoksem, bardzo często ludzie, którzy rzeczywiście mają jakiś talent albo mogliby coś osiągnąć, uważają samych siebie jako zbyt słabych na coś. I na przykład się, kurwa, nie przekonają, jak zobaczą, że o, kurwa, nie wiem, influencerzy z tego szydzą, nie? Poceniałem dzisiaj zgłoszenia na SBM Starter. Kurwa, nie wiem, czy czuję się godny, żeby oceniać. Jeszcze bym zrozumiał, jakby on sobie tak po prostu to zrobił. Bo zawsze można coś wyszydzić, wyśmiać. No ja kurwa sam to robię, nie? Tylko on był w tej samej sytuacji, że zaczynał rok temu. Tylko on zaczynał jakby, kurwa, z takim zapleczem, że ileś fanów od Maciasa, od Barego, ogólnie od White Widow przyszło i go trochę wsparło. I też przede wszystkim ludzie, którzy go kojarzą z Heiliga, więc myślę, że Kuba się pomylił w tym momencie. Rozumiesz, o co chodzi? Kurwa, ale fighterów oceniasz. Ja pierdolę, ty jesteś taki głupi. Jedną rzeczą by było, jakby Kuba, kurwa, odpalił live'a i powiedział, to mi się podoba, to mi się nie podoba. Może to zrobić, oczywiście, że to może zrobić. Nawet jak rapuje dobrze czy źle. Ale w momencie, kiedy on sam w tym uczestniczy, to jakby podcina, kurwa, skrzydła, wyśmiewa, kurwa, coś, co... Dobra, no nie chce mi się, no. Jak tego nie rozumiesz, to... No i tyle. No. Skocz z mostu.
Dex, ale czego ty rozumiesz, że to nie chodzi o ocenianie innych kurwa poziomu? No ja pierdolę, no. Bo on nie ocenia niczyjego poziomu. Chodziło mi o to, że nie czujesz się godny oceniać zgłoszeń. No bo ja powiem kurwa, że coś mi nie siedzi kurwa, bo ktoś tam zapiszy 3 razy, ale ma fajną grzywkę kurwa i będzie ci się napinać, nie? Dobra, zobaczmy, co mam tu wpisać. SB.